wydaje mi się, że na razie jest za wcześnie, ponieważ edycja dopiero na wiosnę, ale nie ukrywam, że no byłoby super, gdyby taka propozycja została tutaj mi, gdyby ktoś mi rzucił taką propozycję, byłoby to jakieś tam spełnienie marzeń, a gdybym jeszcze mogła zatańczyć z Mikołajem, no to już w ogóle bomba. No. Właśnie nadawałby się? Tak, Mikołaj by się bardzo nadawał, bo jest bardzo skoordynowany. Wiadomo, nie ma jeszcze ruchów bioderek, ani nie jest jakiś miękki w ciele, to wszystko jest do nauczenia, ale pokazuje mu raz kroki i on je tańczy. Umiejętności tenisowe. No, Sylwia jest profesjonalną tancerką w najwyższej możliwej klasie tanecznej, więc bez wątpienia poradziłaby sobie tam jako trenerka i prowadząca jakby od strony sportowej tą parę. Czy ze mną, czy z kimkolwiek innym, więc to bez wątpienia. Natomiast czy ja bym się sprawdził? No, myślę, że mam w miarę dryk do sportu. Uprawiałem wiele sportów. Od 20 lat trenuję tenis, który jest skupiony na koordynacji ruchowej. Myślę, że poradziłbym sobie w jakimś tańcu, ale nie chcę nic mówić za dużo, bo może być tak, żebym wyszedł i po prostu się zblazował, więc... Potknęło własne nogi? Chyba nie. Własne nogi, no myślę, żeby się to nie stało, ale zawsze istnieje takie ryzyko, dlatego wolę jeszcze słów na wiatr po prostu nie rzucać. Jeżeli miałbym taką okazję, myślę, że na pewno bardzo chętnie bym się z tym sprawdził, ponieważ no, lubię wyzwania też, nie ukrywam. I no, moim takim ulubionym cytatem wyżyciowym jest to, że każdy człowiek się stresuje, ale tylko odważni podejmują wyzwania. I między innymi właśnie dla mnie takim wyzwaniem było Love Island i chciałem po prostu sobie udowodnić, że to, co myślę o sobie, jednak ma jakieś podstawy. Myślę, że mi się to udało i jestem z siebie naprawdę zadowolony. I tak samo z każdą inną, nową aktywnością chcę jakieś tam swoje słabości, które wiadomo każdy ma, przełamywać i iść do przodu.